się ta rozmowa przyjaciół, czyli pana Iszewaka Weissa, która... Ja chciałbym podziękować właśnie wszystkim tutaj za waszą obecność, przede wszystkim Waldkowi doprawdy za te kilka pięknych słów. Jeżeli jedno tylko nawiązując właśnie do tej wizyty naszego wielkiego skrzypka Joshua Bella, chciałbym tylko dodać, że on był właśnie w Częstochowie w związku z nazwaniem naszej filharmonii częstochowskiej imieniem Hubermana, ale także, bo właśnie tego dnia my odsłoniliśmy w Częstochowie piękny pomnik, który upamiętnia te tragiczne wydarzenia podczas wojny, właśnie wysłanie 6 transportów, w których się znajdowali 40 tysięcy Żydów częstochowian. Pomnika, który był stworzony, projektowany przez nie mniej niż Samuela Wilenberga, którego też tutaj właśnie witam i bardzo mu dziękuję za jego obecność. Samek. Mowa była w tej rozmowie z Iszewakiem Weissem o pamięci, o tym, jak ważne jest stawianie pomników, w co pan się angażuje, budowa Muzeum Historii Żydów Polskich, co już za moment huczne otwarcie. Ale też prawdą jest, że o tym Muzeum Historii Żydów Polskich myśli pan trochę inaczej. Znaczy nie jako Muzeum Holokaustu, tylko przy różnych okazjach powtarzał pan, że się to jest Muzeum Życia. To muzeum. Nie wiem, ilu z was tutaj było przedtem. Mieliśmy tutaj właśnie wizytę naszego dyrektora, Dariusza Stoli, który teraz obejmuje właśnie to nasze muzeum. Dla mnie to jest najważniejszym zadaniem w moim życiu. I właśnie kiedy to muzeum było tylko nawet projektem, nadzieją, zawsze myśleliśmy o nim nie jako jeszcze jedno muzeum Holokaustu, a jest ich wiele. Oczywiście największy z nich to Yad Vashem, muzeum w Waszyngtonie, ale w Stanach Zjednoczonych jest ich wiele. Na przykład w jednym stanie Teksas jest aż, powinniśmy z tego być zadowoleni chyba, są aż 4 muzea Holokaustu w jednym stanie Teksas. Nasze muzeum oczywiście pokaże ten straszny, ostateczny rozdział naszej historii tutaj, naszej tysiącletniej historii w Polsce, ale to będzie tylko jeden z 8 pawilonów w naszym muzeum. Nasze muzeum jest muzeum życia, muzeum historii, jedynej takiej historii świata, mi się zdaje. I tym nasze muzeum się różni właśnie od tych wszystkich innych muzeów. I dlatego dla mnie to jest tak ważne, a dla mnie jest tak ważne, dlatego, bo moje dzieci, wnukowie i wszyscy młodzi ludzie z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, z całego świata, którzy przyjeżdżają do Polski, to będzie teraz ich nowym portalem. Nie tylko te fabryki, te niemieckie fabryki śmierci, ale właśnie tutaj ich pierwszą wizytą, mamy nadzieję, będzie nasze muzeum. I dlatego to muzeum jest dla mnie tak bardzo ważne. Chciałbym chwilę porozmawiać o tej Częstochowie, o której trochę mówił pan w tej rozmowie z Iszewakiem Weissem, ale chciałbym, że może byśmy trochę bardziej szczegółowo porozmawiali, czyli o czasie pana dzieciństwa, czy o tym czasie przedwojennym. Widziałem taki dokument z panem, na którym mówi pan, wspomina pan swoje dzieciństwo i mówi właśnie cały czas latałem, byłem jak torpeda, byłem jak samolot. Pamięta pan kolegów z tamtego czasu, pamięta pan, dziadek zakładał szkołę w Częstochowie, gdzie uczył matematyki pana ojciec, czy bo wspomnienia z dzieciństwa mogę... Zapominać pewne rzeczy, ja raczej zapominam więcej, co się działo w zeszłym tygodniu, ale pamiętam bardzo dobrze moje dzieciństwo.
Moje szczęśliwe dzieciństwo w Częstochowie. A Lilkę Koplowicz pan pamięta? Proszę? Lilkę Koplowicz pan pamięta? No, Lilkę Koplowicz. Jak nie pamiętać tej pięknej mojej pierwszej miłości? Pamiętam to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Niestety ona, jak wszyscy moi, no nie wszyscy, ale prawie wszyscy moi koledzy, koleżanki, zniknęli. Ale pamiętam Lilkę, tak. A kino Atlantik? Jak pamiętam? Pamiętam wszystkie filmy. Pokazywali tutaj właśnie... Nie, tego nie. Pytam, no, to pytam. No to kino Atlantik, tak. No kino Atlantik i Eden, i Stylowy, i Wolność. Wszystkie te kina pamiętam. Mieliśmy 6 kin w Częstochowie. I no, w Częstochowie pan dla mnie... 1 września niemieckie wojska wkroczyły do Częstochowy. Jednym z pierwszych rozkazów tam wydanych, no 1 września to pierwszy dzień szkoły w Polsce. Ja wtedy miałem zacząć 4 oddział w naszej szkole, w gimnazjum żydowskim. To było 6 klas powszechnej szkoły, 4 gimnazjum, 2 licea. Ja wtedy miałem zacząć 4 oddział i Niemcy zdecydowali, że szkoły są zamknięte dla Żydów. Także w tym samym, tam właśnie w tym samym Bekanntmachung, jak to się nazywało, także kina były zamknięte dla Żydów. Dla mnie to było większym, ja bym powiedział, smutkiem, że już więcej do kina nie pójdzie. A jakie filmy pan widział w tamtym czasie? No widziałem polskie filmy, takie jak Młody Las z Niszem, na przykład Feralna Trzynastka z Sielańskim, te wszystkie komedie Trendowata i Testament profesora Wilczura poznało, że ten drugi, ja tam nie pamiętam to wszystko, ale także amerykańskie filmy, moim ulubionym aktorem był Errol Flynn, no Robin Hood, Szarża Lekkiej Brygady i tak dalej. Lilka dała się zaprosić do kina? Że? Lilka dała się zaprosić do kina. No i wtedy, dzisiaj się już zaprasza właśnie koleżanki i tak dalej. Zwyczaje są raczej trochę inne teraz. To znaczy, 8-letni, 9-letni chłopczyk nie zaprosiłby taką 9-letnią dziewczynkę, a podczas wojny, kiedy już mieliśmy 11-12 lat, no to już do kina nie można było iść. Wtedy już może bym ją zaprosił. A pamięta pan pierwszą wizytę na Jasnej Górze? Tak, pamiętam. Moja Bona, Elka, wspaniała pani, która była jak gdyby moją matką przez wiele lat, od czasu kiedy się urodziłem, stale byłem z nią. I ona była katoliczką. Ona straciła życie, bo kochała żydowskie dziecko. Ona nie chciała wyjść z getta, pomimo tego, że mama ją prosiła znowu i znowu, by wyszła, dlatego, bo dla niej nie było tam miejsca, ona mogła żyć sobie swobodnie. Ona czekała na mnie, bym wrócił właśnie z tego miejsca, gdzie mnie schowali w tym ostatnim dniu przed selekcją. I później się dowiedziałem, że ona została zabrana do Treblinki. I to z nią właśnie widziałem Jasną Górę w środku Jasnej Góry. Spinaliśmy się na tą wieżę podczas, no chyba wtedy musiałem mieć jakie 7-8 lat może. I to było właśnie też w Yom Kippur, kiedy moi rodzice byli w synagodze. A skoro rozmawiamy o pamięci, to też pan powtarza, ja to widziałem też w rozmowie z Joshua Bellem z nie tak dawno nagranej waszej wspólnej rozmowie w Holandii, w Amsterdamie. Mówił pan, przywołał pan słowa swojego brata. Powiedział pan, że właściwie brat panu powiedział, musisz pamiętać wszystko, co widzisz, żeby o tym mówić. Jest taka scena też w filmie dokumentalnym, gdzie pan jest w Polsce ze swoim wnukiem i jesteście nad grobem pana brata i pan też mówi do swojego wnuka te same słowa. Widzisz, musisz zapamiętać wszystko to, co tutaj widzisz.
pamięć jest najważniejsza dla zrozumienia, dla właśnie budowania pomników. Tak, Henry pamięta. Henry widział ten grób. Henry był już w Częstochowie kilka razy. Ja przyjeżdżałem tutaj z moimi dziećmi, z Jeffreyem na przykład, moim najstarszym, moim synem. Przyjechałem tutaj, by mu pokazać się przed jego bar mitzwą Częstochowę, Polskę. To była jak gdyby moja prywatna taka wtedy wizyta, którą inni może by nazwali też March of the Living, z tą różnicą, że on też widział oczywiście Treblinkę, gdzie jego dziadek stracił życie właśnie tego dnia, kiedy Willenberg opuścił Treblinkę, bo Willenberg i mój ojciec wzięli udział właśnie w tym powstaniu w Treblince i o tym trzeba pamiętać i o tym mój wnuk musi wiedzieć, Henry, że Treblinka, ta fabryka śmierci przestała istnieć, bo ludzie powstali, Żydzi, bez broni prawie i ten bunt, no, ludzie, tam było 99% stracili życie podczas tego powstania. A Treblinka was no more, jak to się mówi. Treblinka przestała istnieć. I Henry, kiedy my się zjawiamy w Częstochowie, zawsze jest nabożeństwo na naszym cmentarzu, bo nasz cmentarz jest nie tylko cmentarzem dla moich dziadków, pradziadków, ale to było tak, że pole śmierci podczas wojny, bo kiedy Treblinka przestała już istnieć, kiedy na przykład to małe getto było zlikwidowane, ludzie byli zabierani właśnie na cmentarz. Tam moja matka straciła życie, była zabrana z tej fabryki amunicji Hasak 20 lipca 1943 roku, ostatnia selekcja to była, i tam mój brat Jerzy był rozstrzelany. On był najmłodszym w tej grupie 6 partyzantów. Jerzy miał 18 lat. Najstarszy z nich, Krause, miał 24 lata. Torturowani byli przez całą noc przed ich egzekucją, ale ani jeden z nich nie zdradził, skąd dostali tę broń, z którą się znaleźli. Także jednym z moich głównych zadań w moim życiu było właśnie, by zniszczyć to straszne kłamstwo, że Żydzi, często się to słyszało, umierali jako wieczni tutaj. No przecież wiemy, że to jest nieprawdą. Mój brat, mój ojciec, Willenberg tutaj są przykładami, że to jest właśnie oszczerstwo. Pan mówił, że był bardzo dumny, jak brat powiedział, że chce się zemścić, że chce odwetu. Tak. I wtedy dołączył do tej grupy partyzanckiej. Dokładnie. Ja uważam, że właśnie te jego ostatnie słowa zapamiętałem. 3 miesiące temu tutaj właśnie w Warszawie, w naszym muzeum, ja sprowadziłem tutaj mój wnuk Henry zakończył średnią szkołę wtedy i ta cała klasa tutaj przyjechała do Warszawy i właśnie nawet przed tym muzeum, ciekawe tutaj, że wymieniam właśnie Willenberga tyle razy, ale on jest warty właśnie tego, ale pamiętasz, Samek, my
spotkaliśmy się właśnie z tą klasą. Przypadkiem byłeś tam wtedy. I oni byli tak bardzo zainteresowani właśnie w tym, co Samek im mógł powiedzieć, prawda? I to muzeum tak było znaczące dla nich. Jeszcze ta wystawa nie była zupełnie... Nie mogli widzieć tego wszystkiego, co my teraz zobaczymy i co przyszłe klasy zobaczą tutaj, ale nie tylko to się im podobało, tym chłopcom i dziewczynkom z tej szkoły, ale równie ważne, nauczycielom, którzy byli z nimi, i ta pani dyrektor już powiedziała mnie, że każdego roku ta klasa tutaj, właśnie tych, którzy zakończył właśnie tą średnią szkołę, zjawił się tutaj w Warszawie. Ten film dokumentalny, o którym ja wspomniałem, jest też wstrząsający przez to, że to nie jest tak, że pan chodzi ulicami i mówi, tu w tym, na tym strychu się ukrywałem, a tutaj stał żołnierz, tylko chodzi pan z grupą młodych ludzi i właściwie im rekonstruuje przeszłość, to znaczy staje na tych różnych placach, w różnych miejscach, pokazując, kto gdzie był, z którego okna. Jakby oni rzeczywiście po raz pierwszy tę historię dostali jak mogli ją zobaczyć. Czy miał pan takie poczucie, że oni rozumieją to, co pan do nich mówi i że są tym przejęci i że to jest w taki sposób powinno się opowiadać o przyszłości? Jak najbardziej. Ja to mówię i to są dzieci tych, którzy na przykład mówi teraz o tym zjazdach w Częstochowie. Tak. No to są właśnie mamy co 3 lata te zjazdy i ludzie przyjeżdżają z całego świata i ja specjalnie się cieszę, kiedy nie widzę tych, których znam od dawna, ale właśnie jak ich dzieci, wnukowie, albo nawet czwarte pokolenie już teraz się też tam zjawia i to właśnie im ja to wszystko właśnie chcę pokazać. Ja uważam, że to jest bardzo znaczące, ale ja bym powiedział, równie znaczące jest to, że kiedy ja jestem w Częstochowie na przykład, albo w Krakowie, ja staram się pokazać, kiedykolwiek mogę, co się stało podczas wojny, ale także to, co ja się pamiętam sprzed wojny, młodym chrześcijańskim dzieciom. I one też są bardzo zainteresowane w tym. A jak Amerykanie mówią, bo rozumiem, że to się zdarza, mówią, że Polacy są antysemitami, albo pytają pana o polski antysemityzm, to co pan odpowiada? Odpowiadam, że przed wojną faktycznie byli ludzie, którzy, ja bym powiedział, słuchali niektórych tutaj, na przykład tych, którzy należeli do NDK-i, ja na przykład pamiętam, to znaczy ja nie zaprzeczam tego, co tutaj się też działo. Ja na przykład pamiętam jako dziecko w pierwszej alei, gdzie ja mieszkałem, był taki sklep Langnera, to było najlepsze obuwie w Częstochowie. Pamiętam tam grupę ludzi endecką, która śpiewała tam, cytowała: nie kupuj u Żyda, to najlepsza porada, kto kupuje u Żyda, sam siebie okrada. Tak, ja to pamiętam. Ale ja także pamiętam moich przyjaciół, którzy byli, których znałem, których mój brat znał, którzy byli z nami, naszymi kolegami. Ja pamiętam, że 12 maja 1935 roku u nas była wielka żałoba w moim mieszkaniu, bo nasz kochany prezydent Piłsudski zmarł. 3 maja było święto Konstytucji. I to było, ja uważałem siebie, wtedy się mówiło, bo niemożliwe nawet, ja to wspomniałem tutaj Weissowi, kiedy rozmawialiśmy tam, kiedy ten film był, kiedy to było filmowane tam. Ja uważałem siebie nie jako powiedzmy Żyda, obywatela żydowskiego i tak dalej, ja byłem Polakiem wyznania mojżeszowego.
I tak to było. Ja byłem bardzo dumny z tego. Ja byłem Polakiem i ja jestem dzisiaj obywatelem amerykańskim, ale ja wracam tutaj do mojej małej ojczyzny w Częstochowie i czuję się w domu. I jeżeli chodzi o to, jeżeli mówimy o antysemityzmie, to chciałbym tylko panu powiedzieć i tutaj wam, jak na przykład wygląda dzisiaj Europa. Ja byłem w Amsterdamie 3 miesiące temu z Joshua Bellem. Ja byłem w Paryżu 2 tygodnie temu i muszę wam powiedzieć, że czy to w Amsterdamie, bo z Amsterdamu my pojechaliśmy do Brukseli, ja byłem dokładnie 150 metrów od tego miejsca, gdzie ten wypadek, gdzie dwóch ludzi straciło życie w tym Muzeum Żydowskim. Ja byłem tuż obok tam, właśnie w restauracji, podczas tego morderstwa. I ja osobiście, ale także na przykład ludzie dzisiaj, w Paryżu na przykład, kiedy idą w sobotę do synagogi, nie czują się tak bardzo bezpiecznie. My, kiedy mamy ten festiwal tutaj przy Placu Grzybowskim na przykład jutro, albo kiedy ja zapraszam ludzi na festiwal krakowski i z naszych okien można widzieć ten ostatni koncert tam i ma pan tam 15 tysięcy młodych ludzi, którzy się bawią, uczestniczą, śpiewają i tak dalej. Kiedy ja pokazuję moim gościom to, co się tam tak pięknie dzieje, to, co tam się widzi, to, co tam się słyszy, ja się pytam niekiedy, czy ty czujesz się tutaj zagrożony? Bo gdyby coś takiego miało się stać, miało się pokazać, powiedzmy w Paryżu czy Amsterdamie, a musiałby tam mieć kilkaset policjantów naokoło, a tutaj się nawet jednego nie widziało, wszyscy byli bezpieczni. Czuje pan, że się kultura żydowska odradza w Polsce? Jak najbardziej. Tak. Proszę państwa, jeżeli chcą się państwo włączyć do rozmowy, to poproszę o sygnał. Podam mikrofon. Ja chciałbym pana zapytać, jak pan pamięta swojego brata? Mówił pan, że brat byłby pisarzem, byłby zdolnym pisarzem, gdyby nie wydarzyło się to, co wydarzyło. W ostatnim roku, tam w 1939 byliśmy na wakacjach w Kamińsku. Pamiętam, list nadszedł, który mój ojciec przesłał nam właśnie tam do tego pensjonatu z Częstochowy. Jerzy dostał nagrodę, dostał książkę Kiplinga Kim. I dostał tą książkę jako nagrodę za artykuł, za coś, co napisał właśnie do Świata Przygód. Jerzy miał wtedy 15 lat. Jerzyk dużo czytał, dużo pisał. Ja jestem przekonany, że miał wielką karierę właśnie w literaturze. Był naprawdę bardzo, bardzo specjalnym młodym panem, którego panienki bardzo kochały. Ja pamiętam podczas wojny, kiedy miał 17-18 lat. Pamiętam. A był wzorem dla pana? Był wzorem dla pana? Tak, na pewno. Zawsze. I pan miał tylko 18 lat, to dla mnie był, no, zawsze był dla mnie bardzo, on był wysoki ponad swoje lata, silny. I nie wiem, czy pokazywaliście tutaj jakieś zdjęcia nasze, ale ja mam niestety, no, jednym z moich największych skarbów to jest właśnie
to zdjęcie na tej, na dorożce, wie pan, mieliśmy, my mamy tę wystawę Żydzi Częstochowianie. To zdjęcie zazdrości, tak? No ale on tam miał, ja miałem tam 4, a tam miał tylko 10-11 lat. I on takie jedno zdjęcie i także, kiedy on miał, no już wtedy chyba musiał mieć jakieś 13 lat i on już był, no, prawie, no, młodzieńcem, wyglądał na dużo więcej niż 13 lat. No tak, ale zazdrości dlaczego? No to powiedzmy państwu. To... Zazdrości? Nie. Tak. Ale on mnie imponował bardzo, był moim wzorem. To nie znaczy, że my tylko kochaliśmy się. Ja pamiętam raz na przykład, jak tam jego koledzy się zjawili u nas w mieszkaniu i ja widocznie, oni nie chcieli mieć tego pentaka tam, który miał tam 7-8 lat, który tylko chciał być z nimi, oni mnie powiesili na drzwiach między sypialnią i stołowym. No i oczywiście pan sobie może wyobrazić, jak mój ojciec na to zareagował, kiedy tam słyszał moje krzyki i tak dalej, tam i zjawił się później. Ale także to nie był tylko raj. No tak się domyślam, dlatego trochę drążę temat. O tym zdjęciu mówił pan, że właściwie no, brat siedział w takim miejscu, w tej dorożce. Ja pan wolałby siedzieć obok woźlicy. Tak. Czy państwo mają jakieś pytania, bądź komentarz, bądź chcą się czymś podzielić? Ile było tych kryjówek, w których pan był jako dziecko? Było ich wiele. Na przykład ja, najpierw ta selekcja, ta pierwsza selekcja i te następne 5, bo 40 tysięcy Żydów było wysłane w 6 transportach i te pociągi wyjeżdżały i wracały z powrotem z Treblinki. Wie pan, ta nasza wystawa Żydzi Częstochowianie pokazuje właśnie między innymi taki dokument, którym dostaliśmy oddziału niemieckich kolei, który pokazuje rozkład jazd właśnie tych 6 transportów po niemiecku i pokazuje właśnie, jak ten pierwszy 23 września 1943 roku